Szczepienia przeciwko COVID-19 są w Polsce bezpłatne, podobnie jak rejestracja czy zgłoszenie chęci zaszczepienia się w przyszłości. Za nie również nie pobierane są żadne opłaty. Niestety przestępcy wykorzystują nie tylko niedoinformowanie, ale także strach czy brak swobodnego dostępu do internetu, co dotyczy zwłaszcza seniorów. Oszuści za opłatą mogą proponować pomoc w rejestracji lub wręcz przyspieszenie terminu szczepienia. Jeśli spotkałeś się z takimi lub podobnymi sytuacjami, trafiłeś na oszustów i powinieneś nie tylko nie korzystać z ich usług, ale także zgłosić taki incydent. Można to zrobić przez internet za pomocą witryny incydent.cert.pl lub zadzwonić na policję i przekazać wszystkie informacje, które mogą pomóc w ustaleniu oszustów. Pojawiły się także doniesienia na temat przestępców namawiających do zainstalowania specjalnej aplikacji, która po nagraniu naszego kaszlu ma rozpoznać, i to z dokładnością do 99%, czy jesteśmy zakażeni koronawirusem, czy jednak nie. Aplikacja ta zawiera złośliwe oprogramowanie, które przechwytuje dane, jakie dostępne są na naszym urządzeniu. Chodzi m.in. o hasła i kody dostępu choćby do bankowości elektronicznej. Przestępcy podszywali się pod rządową aplikację Protego Safe, wykorzystując w tym celu fałszywą domenę, która była łudząco podobna do tej właściwej. Została ona co prawda zablokowana, jednak nadal trzeba być czujnym. Policja ostrzega także przed nowym scenariuszem znanego już oszustwa na wnuczka. Oszuści dzwonią do ofiary i informują, że ktoś z bliskich jest zakażony koronawirusem. Jego stan jest ciężki i wymaga natychmiastowego podania drogiego leku lub szczepionki. Ofiara ma przekazać na ten cel pieniądze osobie, która się po nie zgłosi. Przypomnijmy, jedyną stroną służącą do zgłoszenia chęci szczepienia przeciw COVID-19 lub zapisu na szczepienie jest szczepmysiepacjent.gov.pl. Zgłosić można się także przez infolinię Narodowego Programu Szczepień pod numerem 989 lub bezpośrednio w punkcie szczepień. Wykaz punktów na terenie kraju znajduje się na stronie gov.pl. w zakładce Mapa punktów szczepień. W Lesznie szczepienia prowadzą 4 przychodnie: Medeor, Vigor Med, Ventriculus i Skarbowa.